Dragon Ball Z Kakarot to kolejna próba przeniesienia popularnego anime do gry wideo, tym razem w bardziej bezpośredni i dosłowny sposób. Dzieło studia CyberConnect2 najłatwiej podsumować będzie bowiem jako interaktywną wersję przygód Goku i spółki. Historia nie będzie dla fanów żadnym zaskoczeniem. Rozpoczynamy ją od Saiyan Sagi i starcia z radicem Napom i Vegetą, następnie przechodzimy do zmagania z Freezerem, komurczakiem i buł. Całość ma też strukturę wyraźnie inspirowaną anime. Nie brak tu w końcu ekranów tytułowych znanych z telewizji dużyzn, na czele ze starciami i bosami, które potrafią trwać nawet kilkadziesiąt minut. Znajdziemy tu nawet coś na kształt fillerów, bo pomiędzy poszczególnymi rozdziałami otrzymujemy tzw. czas wolny, który możemy wykorzystać do wykonywania pobocznych aktywności. Te niestety jednak zawodzą i są jednym z najgorszych elementów w Kakarot. Opcjonalne zadania są powtarzalne i nudne, a łowienie ryb, gotowanie, wyścigi czy majsterkowanie z Bulmą nie wnosi do zabawy absolutnie nic. Dodatkowym problemem jest tutaj również konstrukcja świata. Podzielony on został na pomniejsze regiony, między którymi możemy się swobodnie przemieszczać i to jest fajne, ale wiąże się to z długimi ekranami ładowania i to już nie jest fajne. Przy zadaniach, które wymagają od nas przecież podróży do innych lokacji potrafi to naprawdę frustrować i mocno zniechęca do jakiejkolwiek eksploracji. Dragon Ball Z Kakarot było zapowiadane jako gra RPG, więc i pewnych elementów charakterystycznych dla tego gatunku tutaj nie brakuje. Bohaterowie awansują na kolejne poziomy doświadczenia i zdobywają nowe zdolności, a przy tym możemy rozwijać ich też o pasywne bonusy dzięki tak zwanym tablicom społeczności. Wszystko jest tutaj jednak mocno uproszczone, ale powiedzmy sobie szczerze, Nikt chyba nie oczekiwał, że dzieło CyberConnect tu będzie RPGiem z krwi i kości, prawda? Kakarot nadal najwięcej ma zbijatyki i to właśnie starcia z wszędomielkimi przeciwnikami zajmują nam najwięcej czasu. Szczególnie w przypadku bossów, którzy wzorem tych z anime nie poddają się po jednorazowym spuszczeniu im manta. Walki są efektowne i nie sposób odmówić im spektakularności, ale i tutaj zdarzają się pewne zgrzyty. Największym jednak problemem jest chaos. Energetyczne promienie, wybuchy, błyskawiczne teleporty. To wszystko sprawia, że z zawojownikami czasami ciężko jest nadążyć. Z czasem i w pojedynki wkrada się pewna powtarzalność. Gra regularnie zmienia postacie, którymi gramy, ale każdym z nich walczy się niemal tak, tak samo, więc jest to ewidentnie na minus. Szkoda, bo. Był tutaj potencjał na naprawdę dużo większe zróżnicowanie i więcej form zabawy. Rozczarowuje również brak balansu, bo potężne kule energii, takie jak Big Bang Attack czy Genki Dama, są tu zdecydowanie najmocniejszym atakiem i sprawiają, że używanie czegokolwiek innego nie będzie miało większego sensu. Nierówna jest też oprawa graficzna. Modele postaci mogą się podobać i w pewnych sytuacjach wyglądają na żywcem wyjęte za szczególnie w przypadku cutscenek i widowiskowych animacji towarzyszących specjalnym atakom. Cała reszta niestety wypada już zdecydowanie gorzej. Otoczenie jest brzydkie, sprawia wrażenie wyciągniętego wręcz z serii PlayStation 2. Momentami irytuje też praca kamery, której zdarza się pogubić podczas bardziej intensywnych momentów. Dobre wrażenie robi tutaj udźwiękowienie. Usłyszymy muzykę i głosy znane z oryginalnej japońskiej wersji tego kultowego anime, co jest miłym smaczkiem dla fanów. Nie brak też polskich napisów i również ten element nie zawodzi. Tłumaczenie jest bardzo poprawne i trudno się po prostu do czegokolwiek przyczepić. Dragon Ball Z Kakarot to gra specyficzna. Przez cały czas zabawy czuć, że obcujemy z produktem przeciętnym, z pewnymi wyraźnie odczuwalnymi wadami. Jednocześnie jednak ta rozgrywka potrafi wciągnąć na długie godziny, a odświeżenie sobie znanego anime sprzed lat w takiej formie okazuje się naprawdę przyjemnym i ciekawym doświadczeniem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.